była mowa o zadaniu sobą. A sobota? Dlatego mamy ten dla mnie jak mamy była to kwota 480 tysięcy złotych opłaty do NPK i ta kwota nie mogła być zmniejszona. Myśmy zamówili ten dojazd do końca sierpnia i wrześniu, prosimy listopad, to jest na 3 miesiące. Nie zwiększyliśmy tej kwoty, otrzymaliśmy liczbę kursów. Gdzie? Odpowiedź jest na tą sprawę. Ale z uwagi na petycje, które pan sołtys i mieszkańcy z Bianki zgłaszali, byliśmy w zarządzie miejskim i te trzy kursy zostały przywrócone. Zwiększy to tą kwotę pieniędzy do pracy o tylko około 4800 zł przez te kursy do ciała. Przykro mi, ale niestety taka jest sytuacja. Nie odpowiem pani, czy w sobotę i o której godzinie pozostały wypowiadać się, takich szczegółów nie wiem, natomiast jeżeli został zmniejszony ten kurs i w sobotę, o którym pani mówi, to na pewno zobaczy pan. Po pierwsze na to, że te autobusy nie były przetrążone, bo myśmy przede wszystkim się kierowali, żeby wyłączyć te autobusy, gdzie jak najmniej ludzi jeździ tymi autobusami, widocznie bardzo niewielkie ilość osób tymi autobusami jeździ. Czyli taka duża kwota, że pan przejmuje ten autobus, bo przecież spędzujecie ten autobus przed godziną szóstą. Te mamy ten przedłużyć te dwa przystanki, żeby można było jechać na mamy do pracy. Trzy kursy z tym przywrócone. Tylko tygodnie. Trzy. Ale tam chodzi o sobotę, bo te niedzielę też się pracuje. Nic panu nie pomogło. Ja tak jak płacę miesięcznie, mówię, że ja tak przybywam, nie. Płacę dodatkowo, no dlatego płaci za dodatkowe koszty, będziemy się do góry zwracać. To tak, to tak. No ja mówię pani, mówię w ten sposób. Iż pani odpowiada, że chce pani powiedzieć. Chcę pani powiedzieć, że około połowy mieszkańców naszej gminy objęte jest w ogóle liniami MPK, bo MPK w ogóle nie ma Policzka, w ogóle MPK nie ma Dąbrowa, w ogóle MPK nie ma Bratkowice. Wie pani, czy to nie jest jakby tragedia u was, że ten kurs w sobotę o którejś tam godzinie go nie ma? Czy to się muszę powiedzieć, szukania pieniędzy, żeby te kursy ograniczyli. No tyle mogę panu to pytanie powiedzieć. Nie
wiem, jakie godziny ustaliliśmy za tą słowacką. Jest ciężko wszystkim do godzin i to są godziny w ciągu tygodnia. I to są objazdy z Kraśnięcianka, a pół godziny trzeba cofnąć, żeby były odjazdy z Rzeszowa. 5:10, 6:50, 7:15, 8:05, 9:10, 11:25, 13:20, 14:15, 15:25, 16:15, 18:15, 20:10, 21:40 i 24:05. To są mniej więcej godziny, jakie myśmy zaproponowali, tak? Żeby były mniej więcej co godzina. Tam się zdarzyło, że wieczorem jest 2 godziny przerwy, ale po prostu nie dało się z tych kursów innego rozwiązania było. Czekam, jakie będą odjazdy, bądź na przykład przesunięcia o 15 minut, tak na przykład w większości szkół kończy mniej więcej jednakowo. Myśmy panu, który układał jazdy, zostawili godziny